Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, witam. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony Jack, trochę nie po kolei, ale trudno. Witam was w tym obozie Ogara, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. W obozie Detonatora. Just like I rip myself out of my father's bunkhole, I'm gonna rip myself inside yours. Okej. Przywódca zrzutu nigdy nie mówi, wykrzykuje jedynie rozkazy pełne improwizowalnych, soczystych wiązek przekleństw. O, to może być dobre. Dobra walka. Chętniej niż pozostałe ogary włącza się do walki, chociaż nie jest wcale lepszym wojownikiem. Po prostu lubuje się w krwawych starciach. I'm waiting here, getting ready for this. Your scowl will dangle proudly from my way. O, taki złoty ma. Jedyny kolor, jakiego jeszcze nie mam. Złotawy. Zaalarmowano wrzaskuna, który jest... Noż gościu, skończyć się podjazd jakiś pół metra przede mną! Który jest tu, poprawka, tu był. Wrzałon. Muszę oszczędzać pociski na naszego koleżkę. Kurde! Co za gnoje, no? Czyli to będzie, czy to jest kolejna taka arena jak u tego Rengara? Co teraz mam tak z tym lolem nagle, skojarzenia? Super, bardzo, bardzo fajnie. Bardziej dam sobie jeszcze spuścić w pierdol. Przed walką z tym ogarem. Dobra, karniakiem. Go załatwię. Pięknie. I... furii zdjęty. Teraz szybka popitka. Zeskoczy już? Tak, już zeskakuje. Dobrze, że mu to tyle zajęło. Ja zdążyłem się wyleczyć. Kurde, dwa pociski były poważnie. Się jeden zmarnował. O, karniak z nożem. O, jeszcze gościu w ogień wleciał, jak pięknie. Au. Żebym ja zaraz na ogień nie wleciał. No, przeładuj. No, chodź. Odsłonięte plecki! Karniaczek! Co? Czemu karniaczek nie wszedł? Dobra, dałeś mi tą broń białą. Pięknie. Karniaczek! Ładnie. No, i całuj kolbę, śmieciu. I dziękuję, ostatni ogar w grze rozgromiony. Jedno insygnium i dwie paki złomu zostało. I złoty kolor karoserii odblokowany. Brak zagrożenia w wielkich szczytach. O, pięknie. Cztery pociski. O, widzieliście? To, co teraz przed chwilą widzieliście? Cztery, dwa dodatkowe naboje do strzelby dzięki zdolności amunicja. A nie mam pięciu, tylko mam trzy. Bo te dwa pociski przerobiły się na złom. Congratulations normalnie w pisaniu skryptu do tego, nie? Znaczy w pisaniu, w testowaniu, bo na bank coś się po prostu psuje w skrypcie, no bo gra nie powinna wymieniać mi tych pocisków na złom. Okej, tu jest jedna paka złomu. Na dużej wysokości. Szkoda, że mogłem zrzucić tego ogara stąd, no ale zablokował wejście.
Tutaj. Dobra, byłaby tu jeszcze gdzieś ta paczka złomu? Czy to jest kolejny z tych obozów z jedną paczką złomu, którą gdzieś ominąłem? No bo tutaj nie ma nigdzie wejścia ani nic. Tu nie wskoczę. Jakby się dało, to byłoby na żółto. Tutaj też nie. Coś do zrzucenia? Nie bardzo. Coś do otwarcia łomem? Też tak średnio. Gdzie może być ten złom? Specjalnie pominąłem wejście, przejście do tego ogara, bo to jest jeden samoklepany schemat. Dobra, możemy napełnić manierkę. Chociaż sobie mogę, po prostu teleportuję się do krwistobrodego i będę miał full wszystkiego, więc też trochę bez sensu. No, gdzie może być ten złom? Tutaj za winklem? Nie. Tu pod spodem? Też nie. No kurde, gdzie to jest? No. Bo to jest trzeci obóz ogara, kurde, z jedną sztuką złomu, której nie potrafię zlokalizować. Tutaj. Może. Nie, chyba nie. Ja pierdzielę, no gdzie to może być schowane? Bo tu ma tylko złombulans. Czy tam złomowóz, no ale nie ma tej nigdzie złomu ukrytego. Widzicie to? Widzicie? Prawie wszystkie obozy mam zebrane, a teraz niecałe 300 sztuk złomu dostałem ze wszystkich obozów. To zachodzi o jakąś kpinę normalnie. I co? Tylko kanistry, ziomeczki, złombulans. No, dziękuję ci za troskę. To wypijmy troszkę. Nie, może tutaj gdzieś to jest w tym tunelu schowane? Też tak po prostu przejechałem przez ten tunel i się nie rozglądałem. To kto wie? Ale nie, no to jest tylko taki prosty wjazd. Na przedpolu raczej. O, a może? A nie. Dobra, no jeszcze jest. Jeszcze może być coś w busie. Nie. Tutaj nie. No nie, nie ma. No to nie mam bladego pojęcia, gdzie to może być. Dobra, zaaplikujmy ostatni kolor karoserii. Złoto. Pięknie. Dzięki temu powinien się też jakiś archanioł odblokować. O, tutaj prawo wojny to jest chyba z innego koloru. Tutaj nie. Tutaj brakuje mi karoserii. I czego? A, i tego wypasionego zawieszenia. Co z tego, że mam lepsze? Tutaj. No, tu mi brakuje tylko tej karoserii, której de facto nie wiem w sumie dlaczego jeszcze nie zgarnąłem. O, ten się odblokował, kościokół. Dobra. Czekaj, kompendium. Może tam coś będzie nowego. Miejsca. Co się odblokowało? Motopustkowia. A, to kolejny wyścig śmierci. Dobra, to jest akurat nieważne. Dobra. Zanim pójdziemy tutaj, to szybki ogar. Ogar, tak a propos, że rozwaliśmy. O, tutaj jest karoseria, świetnie. Dobra, tutaj jakiś odkryłem? Nie, niestety nie odkryłem żadnego z tych, więc tepniemy się do tego balonika i pojedziemy po tę karoserię. A potem dwa szybkie tepy. Najpierw do Krwistobrodego, a potem do
tego jednego balonu, który jest zaraz... Chociaż sobie może do spojówki będzie lepiej. Krystobrody i spojówka, bo od spojówki mogę tak w miarę fajnie wyjechać sobie tutaj. Chociaż też tu... A dobra, nie, dobra. Do balonu. Dobra, to tak, oznaczyć sobie po pierwsze to. W ogóle, jakie to jest głupie, że nie mogę do wyzwolonego obozu się przenieść. To jest takie dziwne. To jest mój obóz. I nie mogę się do niego przenieść. I to ani do wyzwolonego obozu, ani do rozebranego obozu. Mogę tylko do balonu, do twierdzy, albo do wyścigu śmierci. I to tylko tego, który nie wchodzi w skład DLC. Tam jest twierdza Krwistobrodego. Myślę, co to JIT, ale JITa 100 raczej nie da się zobaczyć. Mam rację? A nie, nie mam racji. To może być coś jeszcze innego. Nie, tak przypomina trochę to od JITa. Czy mówiłeś, kolego? Dobra. Co tu jest jeszcze? 4 paki złomu. No to, poszukajmy ich. Wykraść? Nie, ja go sobie chcę tylko przywłaszczyć. A was, żywych, do tego nie potrzebuję. Ani waszych tarcz! Kiedy on ten nóż wyciągnął. Ale była krzywa strasznie ta animacja. No, krzywa w cudzysłowie, nie? 11 tysięcy już, coraz bliżej. Do upragnionych 15 i najlepszego silnika V8. Tylko oczywiście zanim jeszcze ten silnik V8 będę miał najlepszy, to muszę go w ogóle najpierw zdobyć. A żeby to zrobić, to muszę progresować fabułę. Ale patrzcie, patrzcie na tą miejscówkę. To jest zwykła miejscówka, w której poszukuję po prostu sobie złomu, nie? A na spokojnie mogłoby tutaj być... No, dawaj karniak! Karniak! Nie mam bladego pojęcia, jak ja to przeżyłem. Bo sobie spadłem właśnie na swój głupi pysk. W to miejsce. Dobra, gdzieś to był złom. O, właśnie. Okej, nie mam pojęcia, co tu się stało właśnie. Ale niech będzie. Miejsce splądrowane. Nowa karoseria, co najważniejsze. Jak to była jakaś, którą już mam, to bym się troszeczkę obraził. Ale nie wiem, jakiś gościu albo chciałbym je strzelić, albo literalnie ktoś obok mnie spadł. No i dobra, karniaczek wykonany, nóż zabrany. Dobra, to teraz, tak jak mówiłem, szybkie przenosiny do JITa. Żeby zregenerować sobie wszystko, co mam, do pełna. I teraz szybkie przenosiny do spojówki. A raczej na teren spojówki, aby zgarnąć należący do jeszcze zgniło zęba obóz na tamtym mostku. Z tego co pamiętam, jedyne co zrobiłem z tym obozem... Poważnie? Co cię blokuje? Co cię blokuje? No powiedz mi kurwa, co cię tu blokuje? Kawałek złomu, który powinien się rozpaść od samego tknięcia tego auta. Serio, Chumbucket? Serio? Powiedz mi, w co ty celowałeś? Dobra, nieważne.
Dobra, z tego co pamiętam, to jedyne co zrobiłem z tym obozem, to odstrzelenie kilku snajperów. Tak więc jeśli są tam jakieś inne, dodatkowe środki bezpieczeństwa, no to trzeba się będzie nimi jeszcze zająć przed wkroczeniem do obozu. O ile oczywiście będę musiał. Jeden strzał, dwóch zdjętych. To jest trup. Tam jest złom. Na dwa. Okej, z tej strony nic już więcej nie zdziałam. Ej, no i kolejne. Kolejne wyzwanie, które już wykonałem. Nie, to się resetuje jakby, czy jak? Bo nie rozumiem tego. Ja już wiem, że takie wyzwanie Griffy wykonałem, a tak czy siak dostaję ponownie możliwość zrobienia go. Okej, to są zwykłe, takie pomniejsze barykady, a to już są takie barykady trochę mocniejsze, które są w stanie mi coś zrobić. Znaczy coś zrobić, które są w stanie mnie zatrzymać. O, a czy tutaj... A nie, tutaj tylko sobie opuszczam wejście. Myślałem, czy może wrzaskunę już zabijemy, no ale raczej nie byłby tak daleko. Dostęp do niego. Okej, tutaj snajperka. No, a raczej zarówno jeden, drugi, jak i trzeci nabój zostaje właśnie przetworzony na złom. Nie wiedzieć czemu. Kto tu we mnie kamieniami rzuca? Gdzie z łapami? Gdzie 103 wojowników tu jest? Znaczy, wojowników. 23 sztuki mięsa armatniego rzucanego na mnie. Wojowników. Wojownik to ich przychodzi właśnie rozpierdolić. Karniaczek. Wrzołon. O. Dwie różne akcje, a jak się fajnie zgrały ze sobą. Gdzie z tymi łapami? Ilu ich tu było? 10. No dobra. Tak, tę broń sobie zabiorę. Te trupy z chęcią przeszukam. Może ktoś będzie miał amunicję. No niestety żaden z nich. Ale tam jest amunicja. Tyle dobrego. No i tutaj też. No to wydaje mi się, że jak nie noże, no to przynajmniej chociaż pociski odzyskam. O, i nożyk i strzelba. Znaczy i nożyk i amunicja do strzelby. Chyba loftka. Całe nazywa, jeśli dobrze pamiętam, po wampirze. Mhm. Jeden dodatkowy nóż. No to gdzie jest moje 5 noży, skoro mam tylko 4? Kolejna rzecz, która jest trochę popsuta. Ale nieważne. Pierwsze z 4 insygniów do zniszczenia. No tutaj... złom. Druga paczka złomu. Okej, tutaj szybszy powrót. Aha, i teraz mostem, rozumiem, przejdziemy dołem i na drugą arenę, gdzie jest ten cały wrzaskun, którego widziałem wcześniej, jak się uporałem z kilkoma snajperami na tym moście. A, albo i nie. Czyli wrzasku musi być na trzeciej arenie. C
Co? Nekro chłopaki tam było? Czemu zajrzą jako ostatniego, jak tu jeszcze jest jeden gościu? No, teraz koniec. Okej, okay, 5 już paczek złomu mam z głowy. Dobra, i tutaj... Tak, to jest dojście do tych drugich insygniów. A tutaj... To jest zejście. A, ja mogę po tym przejść. Po kancie. Tylko gdzie mnie to zaprowadzi? O ile gdziekolwiek. O, dobra! Wiem, co to jest. No, to jest ten. To jest to sekretne wejście. U podnóży mostu. Kurde, no. Jak nie lubię znajdować takich rzeczy w taki sposób. W sumie też mogłem przeczytać znowu, mogłem sobie przeczytać najpierw informację wiadowcze, a potem ewentualnie wejść od którejś strony. Nie, zachciało mi się wejść od razu jedną z głównych dróg. No dobra. Znaczy finalnie i tak trzeba ten most przejść cały, czyli i tak bym przeszedł ten most z nami jednokrotnie, co najmniej w jedną stronę dwa razy. No ale nie można od razu przejść tego, no chyba, że tak, nie no. Albo zaczynamy od środka, idziemy w jedną, a potem w drugą stronę, albo zaczynamy od jednej strony i idziemy cały czas przed siebie. I rozwalamy wszystkich na swojej drodze. Kurde, myślałem, że uda mi się go zajść, ale niestety nie udało się. Gościu, w coś ty strzelił właśnie? Powiedz mi, w co ty strzeliłeś? No. Szarżujemy. Pięknie, udało się zaszarżować barkiem. Jeszcze kontra weszła przed drugim uderzeniem. Idealny blok. Złamana rączka. Poważnie. Dobra. Kolejny idealny brok. Tak, idealny brok. Jak tak to jest, jak oglądasz? Czyli jak czytasz sobie mitologię. Bo to zostają ci imiona. Pyk! Burzenie legendy! Wszystkie obozy przejęte! Strzępek historii, insygnia, złom. Zagrożenie wyeliminowane w 100%! Proszę bardzo. 3 trofea za jednym zamachem. Drugi level wojownika Szos. Amunicja. No i teraz tylko znaleźć pozostałe rzeczy. O, jedna już się znalazła. O, ale fajny pieseł. So many things we'll never see again. Trust. The great trees, plenty of food, security. Joy. No, w takim świecie, gdzie tylko siła jest uznawana, no to ciężko radość. Chyba że jesteś pojebem, to wtedy czerpiesz radość z zabijania. To wtedy cieszysz się, kurwa, na bieżąco. Weź mi ten łup. Okej. Okay. Więcej złomu. Good, good. Okej, okay. Drzwi do otwarcia łomem. Jak to wygięło? O, to się nazywa lojalność. Macie sracza obok insygnium Skrotusa. Nie macie sraj taśmy, ale macie sracza, nie? Chyba że zasraj taśmę, robi wam to insygnium Skrotusa, no to wtedy jednak macie. No
Dobra, tutaj. Tylko kanistry. I wyjście. Czyli kolejny obóz, który będę musiał jeszcze dokładniej przejrzeć. Jedno insygnium, jeden złom. No insygnium to może być nawet poza obozem. Poza, czytaj, poza tym. Może gdzieś wisieć. Ale pytanie, czy tak będzie. Bo złom będzie raczej gdzieś na terenie obozu. O, okej, złom już namierzyłem. No to jeszcze tylko insygnium. Oj, to jest w ogóle ten złom, który widziałem ze snajperki. No dobra, to gdzie jest insygnium w takim razie? Ta jedna rzecz, której mi brakuje. Okej, stąd przyszliśmy. Na górę. Na górę już żeśmy wchodzili, żeby opuścić to. No nie, jak tak patrzę, to nie ma tutaj tego insygnium. No. Mógłby chyba zrobić przewrót, ale... Jak co to tam gra łapie, to już... Chyba nie moja brocha. Tutaj nic. Gdzie ta insygnium mogło się schować, no? Bo tu było jedno. Tu jest to... Sekretne wejście, a tam raczej insygnium by nie było. Ale zawsze jest to jedna rzecz do sprawdzenia. W razie W. Tu jest jakaś broń biała tylko i woda. To jest głupie, że jak ja nawet przejdę po tego insygnium, to ono się na mapie nie oznaczy. Tutaj było wcześniej insygnium, które zniszczyliśmy. Tutaj więcej nie ma. Tutaj może. To już nasi rozbierają powoli ten obóz. Też nie wiem po co, wystarczyłoby go tylko umyć z tych barw zgniło zęba i przejąć dla spojówki, nie? To że stąd, żebym przyszedł przed chwilą, nie. Czekaj, może się uda. Nie, nie udało się, kurde. Za wolno. Kurde, jakbym od razu wcisnął mapę, a nie. Wasz co, to może by mi się udało fast travelnąć. Aj. Dobra, trudno. Od tego insygnium poszukam na własną rękę. Ty to chyba, że to będzie gdzieś tam. Na górze, albo gdzieś tu na moście. Ale nie, nie, raczej nie. No dobra, spojówka, jak i cała reszta wszystkich terytoriów są na zielono. Czytaj, Skrotus nie patroluje żadnego z tych terytoriów. Jedyne, co mi teraz zostało, to wyczyścić każde takie miejsce poszukiwań, co u Jita jest już zrobione. No, prawie. Tu mi gdzieś jeden złom został. A, tu jeszcze mi coś zostało, to musiałem przeoczyć. A, no tak, jeszcze... To, ten shit, który dalej nie wiem, gdzie jest ta jedna paka złomu i to, nie, to, gdzie nie wiem, jak się w ogóle dostać. No a potem wyczyścić Christobrodego, spojówkę, smażyciela, wydmy i będzie kolejne trofeum, ale to już we własnym zakresie zrealizuję. A póki co, lećmy do Czarnego Miasta i pogadajmy z tym całym krzykaczem. Bo raczej nie uda mi się po prostu tak po prostu wejść i zdobyć V8, a tym bardziej nie uda się nam wejść i od razu zaliczyć wyścigu. Więc sprawdźmy, czego to będzie chciał. Na pewno będzie to coś... Na pewno będzie to misja coś za coś. Czytaj, ja mu coś załatwię albo coś dam, a on pozwoli nam jechać. Ale lotnik... Fresh meat for the grinder. Straight from the unforgiving wastes. Jakiego slapa mu sprzedał. You see that slate? You put your mark on it. Then I'll put you in the murder dome.
work the blood and gut circuit for a couple of years, survive it, make champion, then maybe I can start grooming you for a shot in the races. No time, Jawbone. I need to join the races now. Okay. Maybe we can find a Max, nie pierdoli w tańcu. Albo dajesz mu miejsce, albo tracisz rączkę. Mówiłem, że będzie coś chciał. Some new ones. You follow me, Wastelander? You want new bulbs? I want new ladies! Yeah! I want a lot of them! I asked them all! The gagbaggers, the torpedoes, the noosemen, but no one would help me! You know why? Because they don't have the stones for Buzzard Country. Tell me exactly where they are. Follow this, and you'll get to the Underdoom. Bon voyage! Taniec ze śmiercią. First he wants an errand run. Czy jak on go nazwał? Wyszczerbiony wórz smalcu? Jaki to jest pocisk! Zajebisty! Hej, pojdź do Podwydmia. Oj, zastanawiałem się, co to za miejscówka. I co? I wyczułem w poprzednim odcinku, że wyprowadzi to fabuła. I nie wiedziałem, że będę musiał tu jechać, żeby nie było żadnych oskarżeń w komentarzach. Nie wiedziałem, że będę musiał jechać do tego miejsca. Wow. Po prostu wow. Pytanie, czy byłoby to jakoś blisko? Nie, w miarę tak samo. Dobra, to obczajmy jeszcze na koniec kompendium. Co się dodało? Tutaj do zebrania to co będzie? No, strzępki historii. To jedno. Coś jeszcze? Nie. No. I tu. Już 50% archaniołów za rozwalenie tych pozostałych ogarów. No i zdobycie tej karoserii też, prawda? Ale niestety, żeby mieć 100%, to potrzebuję po pierwsze jeszcze tutaj mam full. Tu potrzebuję jeszcze tego tarana, czyli misji w drobny mak. Silnika V8, czyli misji fabularnej. I to będzie już w sumie tyle. A nie, jeszcze jest zawieszenie. Strzał w ciemno. 3 misje potrzebne są jeszcze mi poboczne, żeby mieć maksymalnie... Żeby mieć wszystkie części do autka. A jedna poboczna, żeby mieć maksymalne nasze autko tutaj kochane z najlepszym możliwym silniczkiem. Ale okej. Do, powiedzmy, głównego hubu Szakali wybierzemy się w kolejnym odcinku. A póki co ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do następnego. Cześć!